Kiedy kupiliśmy motor? 2 miesiące temu, 3? No. I właśnie tyle. Czekałem na to wszystko, moi drodzy. A dodatkowo jeszcze wymieniamy dywan do domu ekipy, bo ten już został troszkę wytyrany przez nas i mamy nowy. Te rzeczy, słuchajcie, kosztowały mnie 10 000 i super się jaram nimi, bo po pierwsze, no mnóstwo kasiory, a po drugie, będę miał wreszcie strój na... No, zobaczcie na co. Okay. Ja wiem, co to za dywan, no. Jest off-white, to można by powiedzieć, że jest streetwearowy dywan. W każdym razie, no właśnie... No co, otwieramy. O, w ogóle zobacz to! No. Ale kozak, co? Keep off. Ikea X Off-white. Jak myślisz, Wujaszek, ile ten dywan może kosztować? 4726 zł. Nie, no nie aż tak. 1200. Ja myślę. 200. Ale się nie różnią. No są identyczne oprócz tego napisu. Nawet mamy nowy dywan z domu ekipy i to jest pierwszy itemek, który dzisiaj wam pokażę z tych wszystkich, które sobie zakupiłem. Zmieści się? Dywanek jest napisane wypi***aj. No więc jak już mamy nowy dywan, to można na nim otworzyć paczki. To jest, słuchajcie, coś, na co ja czekam najbardziej. Gruby jest to i taki mięciutki, nie? Dobra, otwieramy główne paczki. Czyli mój strój na motor. Uwaga, na sam początek mamy kamizelkę. Zbroja. Zobacz, to ale to nawet nie wchodzę w butach, w karpeteczkach. Kamizeleczka, proszę bardzo, wygląda tak. Wow, ale od środka jest fajna. Kamizelka z supa. Jeśli chodzi o dalszą część, to mamy również... A to jest oszą, tak? To jest oszą. Koszulkę, taką na motor. I spodnie. Muszę w ogóle przymierzyć, czy to będzie się działo. Gogle. Nauczyłeś mi na narty, bo mnie nauczyłeś w zeszłym roku, jak się nie ale to jest piękne wszystko, ale się jaram. Czekałem 2 miesiące na to. Ten moment, w którym chcą grać ci motor, ale jednak każą rząd się rozebrać i wracasz nagi na motorze. Bo ubranie kosztuje więcej niż motor. Tu jest jeszcze paka. Dzisiaj też będziemy robili mocne foteczki w tym zestawie. Zakładamy zbroję na Majka i sprawdzamy w basenie. Najdroższe z tego wszystkiego i najtrudniej dostępne szło ponad 1,5 miesiąca. Ale jest mocny ten kask. Jezus, trzeba się w to przebrać, co? Najgorsze teraz będzie, jak będę jeździł w tym stroju. Nie będę mógł się przewrócić. Bo jak się przewrócę, to myślę, że to nie straci na wartości połowę, tylko tak wszystko. Co więcej, jak się pobrudzę, to też nie będzie, to też będzie dla raczej kiepsko. Na pewno to takie białe nie będzie. Dobra, zobaczmy, czy to w ogóle na mnie pasuje, czy jest za małe. Za duże. O, dobra, już się bałem. Na ostatni guziczek. Długościowo, perfekcyjnie wręcz. Jak będę walczył, to w tym, żeby mnie nie pobili za bardzo, to będę walczył w tym, ochroni mnie ta zbroja. Ej, sztos totalny! Ale to jest mocne! Ej, ale to jest śmieszny strój, bo to jest strój, w którym w sumie będę się bał jeździć trochę, nie? No bo szkoda stroju. Strój jest więcej chyba warto twojego motoru teraz. 2 razy więcej. Jest! Dobry! Nie lata. To jest serio fart, że to wszystko siedzi. Braliśmy naprawdę losowo M-ki. Stwierdziłem, no nie wiem, co będzie na mnie dobre, biorę M-kę. Wreszcie mam strój na motor, bo nie miałem do tej pory. Musiałem jeździć w kasku werki albo pożyczać się i cieszę się bardzo. Trzeba jechać potestować, a dziś jedziemy też oczywiście na futeczki. Michael, dawaj, załóż zbroję. Zobaczmy, jak u ciebie będzie się działo. O! Dzięki, Karol, za zbroję. Teraz traci to tyle na wartości, moi drodzy, że nawet nie wiecie. Wciąganie metek. Wszystkie temy są g***ane, nie? Patrz to. W porównaniu do tego, no dobra. Cały secik muszę, cały set. Nie, to jest za mało, Mati. Dowiedzmy się, skąd jest ten materiał i zróbmy taki cały set. No nie, stary, no przy tym... Bro, stary. Ja już widzę, nie? Ja tym gram czasami, nie? I jeszcze jest jedna rzecz, jedna straszna rzecz. Będę musiał tutaj nakleić naklejkę z GoPro. To będzie bolało. Gram właśnie fanarty, które dostaliśmy ostatnio w Dzierżonowie na spotkaniu z widzami i obczaj to. Co to jest? No zobacz, kto coś zrobił. Wow! Ręcznik? No. Wow, kto? Ale to jest wyszyte normalnie. No, wykraftował to. Dziękujemy. Pozdrawiamy cały Dzierżoniów. Dobrze. Dzierżoniów, no? Co? No, pozdrawiamy. No, wiedziałam, że motor, ale wyglądasz. Fajnie. Nice. Ale to przerobienie wygląda. Mamy nowy dywan. Co White'a. Bardzo wygodny. Nice. Co Moniczka sądzisz, bo ty jesteś tak prawą ręką Feli. Mega stylowo, powiem ci. To jest przewiewne, bo to ma być na motor, nie? No wyglądasz przekonecko. Ta koszulka tak dobrze siedzi. Tak mi się podoba z tego wszystkiego. Najbardziej podoba mi się koszulka i to, nie? To jako rekwizyt, nie? No bo kasku nie założę na co dzień, a to mogę założyć na co dzień. i koszulka mi się super podoba. Minął cały dzień, bo wczoraj nie było pogody, padało. Ja już jestem ubrany, lecimy, dziś jest pięknie. Nie mam butów na motor, więc zakładam 97. Na miejscu będę miał buty od Nowciaksa, bo on mi będzie robił futeczki takie, które będą fitowały po prostu. A nie mam butów, no po prostu nie mam żadnych. Będę musiał kupić, ale już nie było czasu na to. Jest jeden problem. Brzmi on tak, że jak chcę jeździć w tym stroju, no to muszę nakleić GoPro, a wtedy ten kask straci praktycznie całą wartość. No nic, na razie nie naklejam. Lecimy, moi drodzy, jazda! Jesteśmy, teraz wchodzimy na górę. Tam nie wolno wjeżdżać, więc oczywiście wepniemy tam motor. Czekamy w takim razie na naszego ziomala Nowciaksa. Właśnie gadamy, że dobrze to wygląda, ale te chmurki, to ja się boję o te chmurki. Bo chcemy zachodzik ładny zrobić, żeby czerwony kolor wleciał pod strój, pod moto. No ale zobaczymy, czy się uda, nie? Wow. O, stary, patrz, jakie mamy niebo za tobą, patrz tam! No, siemaneczko. Dobre to. Pa. Mocny to jest. Mocny strój, co? Mhm. Dobra, trzaskamy, dawaj. Mi się podoba tam to światło, widzisz to? Możemy nawet tam spróbować, zobaczyć, czy je złapiemy tak ładnie. Ale to jest mega dobre. Dobra. Jak się to mieć? Będzie wygodnie, no bo to do tego, nie? No wygodnie, wygodnie. Mamy takie buty, albo ogniste Supreme, trochę zmęczone. No ale Supreme będzie już całościowo, nie? Zakładamy te, ale to, będą, to jest pierwszy raz w życiu, jak zakładam nie swoje rzeczy na zdjęciach. No ale moje nie pasują totalnie. Czego się nie robi dla zdjęć? Musimy, no wyjątkowo, nie? No i zdanie musi być troszeczkę tutaj dalej. To będzie pierwsze zdjęcie. Potem zrobimy drugie zdjęcie od tam, gdzie jest ten niebieski, taki ładny, widzisz? No. Tak jest spoko, tylko możesz patrzeć do góry, bo się fajnie odbija. Do góry jeszcze. Na mnie. Z tej strony mi doświetla i zauważysz, kombinuję, zauważysz delikatnie lepszą poświatę na Karolu. No może bez kasku nie spróbujemy? Tak. Teraz mam wrażenie, że on spadnie, stary, i po tych gogach będzie. Kasku tutaj kładziesz, będziesz trzymał na nim rękę na deszku. Wiesz, wymordowany taki po całym dniu jeżdżenia, nie? Ciężko było. No. Wow, ale mocna fota! On musi być cały, ale nie? Jest potężna, no, będzie mocna, tylko musimy wstawić motor. To na dobre fotki, naprawdę. Ściemne specjalnie, żeby tam nie zostało, ale potem to rozjaśnię. A, nie? Bo tutaj ogólnie to nie będę wrzucał, nie? Ale ma być na moto? To na włosy uważaj. No właśnie z tymi włosami. Tak jakby... nie wiem jak zrobić z tymi włosami. Tu jest jaśniejszy trochę, jest. Widzisz jak świecą łączka? Tylko Hollywood ładuje z góry i... Krzychu, świeć tam Hollywood rób. Chyba, że popatrz, tam jest fajna akcja, ludzie tam przechodzą. Może stanie z tym kaskiem wśród traw. To będziesz spoko, jak stoisz sobie wśród traw. Fox Supreme Set jest naprawdę potężny. Jaram się, ale foty będą mocne. Nie wiem, którą wybrać, serio, tych foteczek Nowciak napstrykał, każda mi się podoba. Żebyś tam nie wpadł, Krzychu, bo kto będzie nam auto naprawiał? Krzychu, ja wiem, że byłeś w Hollywood, ale... No, nie byłem, ale... Niech złapał idealnie i nie rusza się. Co, teraz może w locie jak tamtąd spadasz, tylko kto cię będzie łapał? Ja po prostu zrobię taką pozę, a Krzysiu skoczy i wkleimy twarz. A, dobra, mamy to, no co, ja bym chyba nie kombinował już, stary. Mam jakąś dzisiaj wenę, bo stary nie robiłem zdjęć od miesiąca, więc mam takie, wiesz, tu. Z kaskiem, bo nie mogę cały czas go tak samo, nie? Nie wiem, go może. Z moto coś pograjmy, bo... Czyli co, gramy z moto znowu panik, to co ostatnio? W sensie takim, że rozmyjemy ci tło i ty będziesz tylko w tym setupie. No i może z tym Możemy napisać to samo zdjęcie, nowy setup. Ja bym proponował ci przejechać na początku stąd, o tam i zrobimy tam ten widok. Niech zobaczysz. Ciekawe, widzę. Nie, wygląda to spoko, szczególnie, że serio ten zielony mnie wkurza, a przy żółtym pomarańczem będzie tutaj kontrastowało, znaczy super. Dobra, ale chyba muszę na ciebie patrzeć, co? Będzie lepiej. A ja w Hollywood musisz biec i kurde robić światło, nie? Krzychu, kurde, no dawaj, biegnij za nim, światło. Elegancko, panie, patrz teraz, że wyjdzie, Krzysiu. A ty nie powinien z drugiej strony światło? O, dobrze, patrz do góry patrz. Ja nie widzę różnicy. Mniej do góry, Jeszcze trochę mniej. Uuu, Krzysiu, chcesz jakieś zdjęcie? Szuka jakiejś panny. Jak się uśmiechnął, ty. Będzie coś z tego. Jakaś jedna fotka wyjdzie, dobra. Może pół. Wiesz, kurde, jechałem tak długo, nie? Może stań do mnie bardziej tak, nie bokiem. Kurde, jechałem tak długo. Fotę, tak długo jechałem i teraz co? To jest dobre, bo to jest strzał, mina, Jakby się do mnie, ja ci zrobię takie, wiesz, takie paparazzi. Takie właśnie, o, takie mamy foteczki są mega fajne. Takie, wiesz. Że niby z daleka, totalnie niechcąco, wszystko zrobiłem zdjęcie. Akurat babka, która robiła inną sesję, ci zrobiła zdjęcie i ci wysłała na maila, bo ci lubi. Patrz na to, Patrz na Hollywood! Damy na Hollywood! Dobra, no! A Krzychu, ale śmieszny jesteś! Hollywood! Szedłeś tak, no Krzyku, siema! Idź i wiesz, Krzyku, jo, siemano, prosto idziesz, bo wróciłeś stary z motoru właśnie, jesteś kozakiem, pojeździłeś, zrobiłeś salto. Krzychu, dalej trzyma pana! No dawaj! No idę sobie do Krzychu. Mamy to? Mamy, sprzedaję już strój, się nie przyda. Daję, coś kupię, czekaj na rower. Dobra, trzymaj, oddaję Hollywood. Dziękuję. Fajnie się pracowało, polecam się na przyszłość. Zbijmy pionę na dobre światło. Kolejne, wiesz, kolejne umiejętności do CV. No więc, moi drodzy, mamy foteczki, lecimy na dom ekipy. Zaraz trzeba je ocenić jeszcze. Zobaczymy, co Nowciak na wymyślał. Ciekawe, czy wybierzemy jedną, czy więcej. No, okaże się w domu. No, specjalnie dla ciebie. Co jest grane? No nowy krój, nie? Otwieraj. Co? Jak się nazywa ten zespół w FIFA? Jak? Piemonte Calcio. O, kupiliśmy ci koszulkę zespołu Piemonte Calcio. No i ostatnio był transfer i ktoś u nich gra. Fajny. Co za chłop? Wszystkiego najlepszego, byku. Myśleliśmy, że dojdzie wcześniej, ale okazało się, że chwilę trzeba poczekać na to, żeby pojawił się, żeby Alvin dostał transfer. No, jakby Batonosi była, to by doszło na następny dzień, więc bijać na ekipa Batonosi, wiadomo, nie? Ale tutaj jakaś inna firma się tym zajmowała, dlatego było opóźnienie, tak? A to od wszystkich, Kasi też możesz zbierać foteczkę. Wrzuciłem już jedną foteczkę gdzieś. Wrzuciłem ją 3 godziny temu, ma 100 000 lajków. Jak ci Mati podoba? A ja widziałem wczoraj, widziałem tę foteczkę. Bardzo fajna, ale kurde, no ja widziałem drugą jeszcze. Przez to ale wiem, właśnie, że ta druga mi się mega bardziej podoba. Tak, ale wrzuciłem tą specjalnie, bo dzisiaj 3 wrzucę. 3 zdjęcia się wrzucam. Chyba, że... Ta jest fajna, ta wygląda jakbyś właśnie ukończył, wiesz, jakiś zjaw po jakiejś stromej górze i wiesz, ściągnąłeś kask i robisz... Padło na tą foteczkę, tak myślę, że będzie najfajniejsza, bo jestem cały w całym secie, a chcę, żeby była właśnie fota w całym secie. Następna będzie ta, siedząca. I tamtą trochę zoomowałem. Subskrybujcie kanał, chcecie więcej odcinków, jak sobie jakieś rzeczy ogarniam, publikuję i... No i poszło. Jak chcecie, to będę właśnie takie rzeczy pokazywał, bo czekałem 2 miesiące na ten strój, jaram się mega. No i co? Zostawiajcie łapy w górę, widzimy się jutro, trzymajcie się, do jutra.